Kamila Wybrańczyk dla portalu Fightsport. Kamila, partnerka życiowa Artura Szpilki. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym treningu. Wiem, że trenujesz jiu-jitsu. Gdybyś mogła krótko podsumować to, co widzieliśmy dzisiaj przez krótki moment treningu z Joczem. Co mogę tutaj podsumowywać? No, stójka super, w parterze ja robię Artura. Więc no jeszcze dużo nauki przed nim na pewno. Ale tak jak mówię, na razie on się na pewno skupia na boksie. Ten rok będzie bardziej typowo bokserski, ale myślę, że takie treningi typowo takie podpóźniejsze, to MMA, te walki MMA nie zaszkodzą mu. Tym bardziej ma teraz czas, żeby się właśnie tego uczyć, więc... No właśnie te elementy klinczu, czy powiedzmy tych rzeczy związanych właśnie z taką pracą siłową, to chyba jednak przydadzą mu się, nie? Bardzo się przydadzą, bo to jest tak zwane to takie cwaniactwo ringowe, co jest w boksie bardzo potrzebne, czego moim zdaniem Arturowi trochę brakuje. Także może nabierze tego z powrotem, tego pazura i zobaczymy tego dawnego Szpilkę, takiego wściekłego i pewnego siebie, więc myślę, że to na pewno mu nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie... pomoże mu w jakimś sensie. Wiesz co, zapytam cię o MMA, bo masz doświadczenie, już zaczęłaś trenować jiu-jitsu, słyszeliśmy o tym z grubsza, pasjonujesz się tym jiu-jitsu i masz ten wstępny etap za sobą. Co mu będziesz podpowiadać, w jakie powiedzmy rady możesz mu wskazać jako początkującemu, no bo on jest na tym polu początkującym, tu nie ma jakby powiedzmy tematu, tak? No długa droga przed nim, ja trenuję jiu-jitsu dopiero pół roku, jestem strasznie zajawiona tym, ale no tak jak mówię, nie jestem tutaj ekspertem, żeby się wypowiadać na ten temat, bo sama się jeszcze uczę. Ale z tego co widzę, no, on kompletnie nie ma pojęcia co robić w parterze, więc to teraz jakby głowa trenera w tym, żeby go tego po prostu nauczyć. Nogi ma silne, ręce ma silne, więc po prostu trzeba to teraz wykorzystać tylko i wyłącznie. No to co widziałem, jeśli chodzi o kopnięcia low kick, to on musiał trenować, bo to tak nie ma po prostu ktoś, kto nie trenował. Tak kopał kiedykolwiek? No nie trenował, chyba że na ulicy gdzieś tam może kiedyś kogoś kopnął w dawnych czasach, ale nie trenował nigdy takich sportów. To jest... Artur ma też to do siebie, że ma taką łatwość przyswajania informacji. Jeżeli ktoś mu, nawet trener Gmitruk to zauważył, pokazuje mu jedną zadaniówkę i on to od razu powtarza, więc to u niego jest dobre, że on bardzo szybko łapie takie rzeczy typowo techniczne, więc to na pewno bardzo szybko załapie, jestem tego pewna. No plastyczność to zawsze była jego dobra cecha, bo nawet jak na Mańkuta on jest bardzo plastyczny, jeśli chodzi o w ogóle uderzanie, o sposób, gibkość i tak dalej, to chyba pomaga w jiu-jitsu, co? No to na pewno. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. W praktyce kogo byś widziała jako jego pierwszego rywala, jeśli chodzi o MMA? Masz jakiegoś takiego upatrzonego? Oczywiście wiemy, Oświeciński i te sprawy i te wszystkie, ale ktoś inny może? Nie za bardzo bym chciała, żeby walczył z tym Oświecińskim, ponieważ dla mnie to jest teatr, więc jak już ma się brać za sport, to niech się bierze za konkretny sport, a nie obija pana, który ma 45 lat i nawet nie zasługuje na to, żeby z nim walczyć. Ale to już są sprawy honoru, one za daleko chyba poszły, co? Zobaczymy. Na razie o tym nie myślimy. Ja mówię, ten rok chcę, żeby Artur się skupił typowo na planach bokserskich, a to, co teraz robi, to będzie taki dodatkowy bodziec dla niego, motywujący. No. Kto u was z domu kontroluje finanse? Obydwoje. To jak jest propozycja z MMA i wpływa tam plus ileś, to chyba warto to rozpatrzeć, co? No tak, tylko uważam, że to zawsze będzie. Te propozycje, widzisz, nawet 45-latek może dostać porządną propozycję walki w MMA i uważam, że Artur już sobie... No tak, ale on był wyjechany ze swojego miasta, nie? No dokładnie, ale uważam, że Artur już ma nazwisko, po prostu nikt mu tego nazwiska nie zabierze, ma wypracowaną swoją markę dzięki swojemu nazwisku, dzięki temu, co zrobił, mając 28 lat i uważam, że w tym momencie dopiero się zaczyna jego kariera bokserska, bo taki prawdziwy wiek dla boksera, najlepszy, to jest 30 lat, kiedy on się rozwija, kiedy ta siła jest taka największa, więc myślę, że dajmy mu na razie spokój z tym MMA. Niech on się oczywiście trenuje, rozwija w tym kierunku, ale jeszcze jest na to czas. Boksujesz do pewnego momentu swojego życia, tam załóżmy do 36, 38 lat, to zależy od człowieka, a do MMA zawsze możesz iść, nawet jak mówię, ten 45 czy 30 parolatek, więc tutaj nie ma jakiegoś ograniczenia wiekowego, w boksie niestety to jest. Zapytam podchwytliwie, abstrahując w ogóle od całości, widziałabyś go kiedyś na przykład w klatce UFC? UFC? Tak. Nie. Bałabyś się?
No tak, myślę, że UFC to już są takie wysokie progi. Zobaczymy, jak mu to wszystko pójdzie. Nie wiem, nigdy go nie widziałam walczącego na nogi czy tam w parterze, tylko zawsze w tej stójce jako pięściarz, więc ciężko mi jest sobie to w ogóle wyobrazić. Będę mądrzejsza za ten rok, to wtedy możesz mnie zapytać, co o tym sądzę. Kamila, to umawiamy się już za rok na wywiad, podsumujemy rok i zobaczymy, jaki jest setup, jaki jest rozwój Artura, jeśli chodzi o parter, o wszystkie te rzeczy, no i liczę na to, że pomożesz mu troszeczkę w tych parterowych i mówię całkiem poważnie, jeśli chodzi, bo masz wiedzę o jiu-jitsu, to widać, tak? Tak, rozwijam się, będę jeździła na turnieje, fajnie chodzę teraz do... Mogę powiedzieć jakiego? Tak. Tak, mogę powiedzieć jakiego klubu? Do Akademii Gorilla, jestem mega, mega zadowolona. Super trenerzy, fajna atmosfera, no i też chcę się w tym kierunku spełniać, prawda? U nas nie ma żadnych ograniczeń, polecamy, słyszeliście, Akademia Gorilla, można spokojnie zawitać, Kamila tam ćwiczy, jeśli ćwiczy Kamila, to znaczy, że jest jakiś tam bardzo dobry poziom, jest bardzo zadowolona i Kamila, cóż, też kibicujemy Ci w zawodach jiu-jitsu, no i może kiedyś MMA, gdzieś tam może. Szkoda mi mojej pięknej buźki. Dziękuję bardzo, dziękuję. To była sympatyczna rozmowa, dziękuję.